Mamy tutaj zadanie zaczerpnięte z naszego portalu Khan Academy. Link do tego typu ćwiczeń znajduje się w opisie filmu poniżej, a tutaj dla przykładu ja to konkretne ćwiczenie rozwiążę. No więc jaka jest treść tego zadania? Koszt w dolarach produkcji x galonów bejcy, czyli takiego środka do konserwacji, do zabarwiania drewna jest dany następującym wzorem. Czyli x to jest objętość wyrażona w galonach. No, galon to jest taka jednostka stosowana w Stanach Zjednoczonych. To jest trochę mniej niż 4 litry. Nie ma to większego znaczenia, moglibyśmy myśleć o litrach. W każdym razie x to jest wielkość produkcji wyrażona w galonach. Natomiast c od x to jest funkcja kosztów, która mówi, jaki jest całkowity koszt produkcji, czyli to jest funkcja kosztów, wtedy, kiedy wielkość tej produkcji jest dana wartością x wyrażoną w galonach. No i teraz pytają nas, Jaki jest wzór na funkcję kosztu krańcowego, zwanego też czasami kosztem marginalnym? No, i ja trochę więcej mówiłem o tym pojęciu w poprzednim filmie, więc można zdefiniować koszt krańcowy jako koszt zwiększenia produkcji o jedną umowną jednostkę. Czyli, jeżeli zwiększę o jedną jednostkę nasz, naszą produkcję, to o ile wzrośnie koszt? No, a taka bardziej ścisła matematycznie definicja jest taka, że koszt krańcowy to jest po prostu pochodna funkcji kosztów. Czyli to jest koszt krańcowy i ten koszt krańcowy jest dany po prostu jako pochodna funkcji kosztu całkowitego. No to żeby obliczyć ten koszt krańcowy, to trzeba po prostu obliczyć pochodną funkcji C. To jest tutaj napisane, że mamy znaleźć C' po prostu. No to obliczmy. Tutaj. Najpierw mamy stałą 3200, więc pochodna stałej to jest 0. Następnie mamy ten składnik, który da jakiś niezerowy wkład do pochodnej. Pochodna x to jest 1 razy 01, no to będzie 0,1. Potem mamy ten składnik. Pochodna x kwadrat to jest 2x. 2x razy 0,001 to będzie minus 0,002 no razy x to jest pochodna tego składnika, no i wreszcie ten ostatni tu mamy x do trzeciej, pochodna x do trzeciej to jest 3x, no i 3x musimy pomnożyć przez ten czynnik liczbowy, czyli będzie dodać 0,00 i 4 razy 3 to będzie 12, 12x do kwadratu, czyli to jest ta nasza funkcja C' od x, która opisuje koszt krańcowy. No i teraz mamy tutaj dalszą część zadania. Mamy w zaokrągleniu do jednej setnej dolara, czyli do jednego centa, znaleźć koszt krańcowy wyprodukowania 101 galona tej bejcy. Czyli mamy obliczyć wartość C', czyli tej funkcji, dla 100. No a potem mamy w zaokrągleniu do jednego centa obliczyć. Rzeczywisty, dokładny koszt wyprodukowania tego 101 galona bejcy. czyli różnice wartości tych funkcji. No dobrze, no żeby zobaczyć lepiej o co chodzi, to ja może narysuję tutaj wykres. Czyli powiedzmy, że mamy tutaj x i mamy tutaj gdzieś wartość x 100, mamy 101. No i co to znaczy, że mamy obliczyć koszt wyprodukowania 101 galona. No to oznacza, że, że tutaj ta funkcja C od X ma jakiś przebieg, ma jakąś wartość dla 100, no i ona tutaj się jakoś zmienia, powiedzmy, jakoś tak. No i dla 101 też ma jakąś wartość. No więc, jeżeli wyprodukowaliśmy już 100 galonów, no to żeby znaleźć koszt wyprodukowania tego 101, no to musimy od wartości, od kosztu wyprodukowania 101 galonów odjąć koszt wyprodukowania 100 galonów. I to będzie. Dokładna wartość wyprodukowania tego 101. Czyli tutaj będziemy mieli wartość funkcji 101, tutaj mamy funkcji wartość C od 100. No i ta różnica, ja tutaj może sobie mogę tutaj narysować, może jakimś innym kolorem, żółtym na przykład. No i ta różnica tutaj, no to będzie. Koszt wyprodukowania tego 101 galona. No i to jest dokładnie to, o co tutaj pytają na dole. Wartość C od 101 odjąć wartość C od 100. A co to jest to, co pytają nas tutaj wcześniej. Zastanówmy się. No tutaj mamy wartość pochodnej, czyli wartość kon... tego kosztu krańcowego, więc może zastanówmy się, co to jest ta pochodna. Pochodna to jest, mówi nam, jakie jest nachylenie stycznej do wykresu. Więc ja tutaj sobie narysuję styczną do wykresu w tym punkcie. Ona ma nachylenie takie, jak jest wartość tej pochodnej, no i ta styczna powiedzmy wygląda jakoś tak. No i teraz, jeżeli ja wezmę to nachylenie, pomnożę je przez jeden galon, jedną jednostkę, to co dostanę? No, dostanę wartość tej różnicy, którą teraz tutaj narysuję. No bo nachylenie tej, tej krzywej w tym punkcie, jest takie jak nachylenie tej stycznej do, do funkcji w tym punkcie. No i to nachylenie stycznej to jest właśnie C' od 100. Więc teraz C' od 100 pomnożę przez 1 galon. No więc jeżeli teraz wezmę delta X, czyli różnicę argumentów równą 1, 1 galon, to to, co tutaj narysowałem pionowo, to jest delta C, czyli ten przyrost, to będzie po prostu 1 razy wartość tej pochodnej znaczy mówiąc, C' w tym punkcie to jest to delta C podzielone przez delta x, tak jak narysowałem. No i widzimy, że te różnice tutaj zaznaczone na czerwono i na żółto się różnią. Ale jeżeli to delta x będzie małe, to te różnice będą bardzo małe. I zaraz, właśnie na tym przykładzie, tutaj to sobie zobaczymy. No żeby obliczyć tę wartość, no to użyję teraz kalkulatora. No dobrze, no to obliczmy. Najpierw to, bo jest łatwiejsze. Czyli mam obliczyć 0,1, odjąć 0,02 razy 100 i dodać 0,0012 razy 100 do kwadratu. To wychodzi 11,9. Czyli w pewnym przybliżeniu koszt wyprodukowania tego 101 galona to jest 11,9. to jest to przybliżenie przyrostu tej funkcji za pomocą pochodnej tej funkcji w tym punkcie. Takie jakby liniowe przybliżenie. No to zobaczmy jaka jest dokładnie ta różnica i obliczmy tę, tę różnicę zaznaczoną tutaj na żółto. No to żeby to zrobić to ja może jeszcze najpierw tutaj troszkę uproszczę. Bo mamy obliczyć różnicę pomiędzy... C od 101 odjąć C od 100, czyli obliczę ja najpierw C od 101 to będzie 3200 dodać 0,1 razy 101 odjąć 0,001 razy 101 do kwadratu, zmienić kolor, żeby coś było widać, dodać 0,00 0,4 razy 101 do potęgi trzeciej. I od tego będę odejmował wartość tej funkcji dla argumentu x równego 100. Czyli muszę napisać minus 3200, odjąć 0,1 razy 100, dodać, wszędzie zmieniam znak, 0,001 razy 100 do kwadratu, Zmiana koloru i odjąć 0,0004 razy 100 do 3. No i widzimy już, że na przykład tego nie muszę wpisywać do kalkulatora, bo się odejmie. No ale obliczmy, ile to będzie. Czyli będziemy mieli coś takiego. 0,1 razy różnica 101 odjąć 100. To będzie po prostu 1. Czyli razy 1. Od tego mam odjąć 0,001 razy. No i teraz będzie różnica po prostu 101 do kwadratu odjąć 100. Czyli 1,01 do kwadratu odjąć 100. Do kwadratu, do tego dodać 0,0004 razy i znowu różnicę. 1,01 do potęgi trzeciej, odjąć 1,00 do potęgi trzeciej. To ile to wychodzi? 12,01, no w Powiedzmy 12,02 w zaokrągleniu. Czyli tutaj nam wychodzi 12,02. No więc widzimy, tutaj moglibyśmy to 0 sobie dopisać, że to jest 11,90 dolarów, a tutaj mamy 12,02 dolarów. Widzimy, że w dosyć dobrym przybliżeniu te dwie wartości się ze sobą zgadzają. Czyli ten rysunek, który tutaj zrobiłem, jest mocno przesadzony. To znaczy, to, co jest tam na tym rysunku. Na czerwono to jest ta wielkość, a ta różnica zaznaczona na żółto, to jest ta wielkość. No i widzimy, że po prostu ta funkcja tutaj bardzo wolno zmienia się jej nachylenie, więc przybliżenie jej pochodną, czy takie przybliżenie liniowe jest całkiem dobre i wystarczające, żeby oszacować, o ile wzrośnie koszt produkcji, jeżeli zwiększymy produkcję ze 100 do 101 galonów. No i oczywiście zachęcam do samodzielnego rozwiązywania tych zadań. Link do tego typu ćwiczeń znajduje się w opisie filmu poniżej.